Odpowiedzialność to jest przyjęcie, wrzucenie na kogoś obowiązku zadbania o kogoś, o coś. No i teraz zadajmy sobie pytanie, kto w razie czego jest u nas za co odpowiedzialny? Za państwo, które jest odpowiedzialne. No osoby, które je utrzymują. No to zobacz, kto płaci podatki, a kto te podatki konsumuje. Niedawno był raport Klubu Jagiellońskiego, no i wyszło, że podatków więcej płacą mężczyźni, więcej ich konsumują kobiety. Jeżeli chodzi o obronność kraju, jak się sytuacja spierdzieli, kogo wrzucimy w kamasze? Jeżeli chodzi o podtrzymywanie infrastruktury takiej naprawdę niezbędnej dla naszego codziennego życia. Jeżeli na przykład dzisiaj zniknęliby wszyscy mężczyźni, to za parę godzin zniknąłby ci prąd. Znaczy wyłączyłby się, bo nie byłoby komu obsługiwać elektrowni. A wokół czyjej woli cały współczesny świat się kręci? Ja zwracam uwagę, że mamy miłościwie panującą nam. No, przeziębienie to takie dziwne szaleje. No jak to dziwne przeziębienie szaleje, to nagle wyobraź sobie, mamy nadmiarowe zgony. Ktoś spierniczył w ogóle cały system walki z tym i parę dziesiąt tysięcy ludzi odeszło na łono Abrahama dużo wcześniej niż powinno odejść. Ktoś się tym za bardzo przejmuje? No nie. No i teraz mamy sytuację wokół wyroku TK. Mamy przypadek jednej dosłownie śmierci i już wszyscy w całym kraju dostają dosłownie szaleju. Gdzie to może być efekt błędu lekarskiego czy czegokolwiek innego? Przy tej nierównowadze sytuacji, wokół czyjejś woli wszystko się to kręci, kto inny w razie czego ma zadbać, żeby ten nasz statek płynął dalej, no to mamy niewolnictwo po prostu jako efekt końcowy tego wszystkiego.